Ej, dziewczyny. Co Aurora? Przedstawiamy się widzom, Laura? Jasne, Aurora, czemu nie? Patrycja, Agata, Cornelia, Aurora, Antonina, Laura, Felina, Lena, Fiona, Edyta, Nadia, Sabin. Ej, Nadia? Co Sabin? Będziesz moją byłą Nadia? Jasne, Sabina, czemu nie? Ok, Nadia. Ok, Sabin. Ej, Antonina? Co Laura? Czy będziesz moją byłą Antonina? Jasne, Laura, czemu nie? Ok, Antonina. Ok, Laura. Ej, Patrycja? Co Agata? Będziesz moją Patrycja? Jasne, Agata, czemu nie? Ok, Patrycja. Ok, Agata. Dziewczyny, co my robimy? Bo znowu stoimy jak wczoraj, jak posągi normalnie. No właśnie, to jest nie fair. Ej, a wiesz co my dzisiaj robimy w ogóle? Jest ostatni dzień przed majówką. Damy radę iść do szkoły, czy nie damy radę iść, Cornelia? No w sumie ciężko powiedzieć, Aurora, no chyba słowo daje, że tak. Ale mi się wydaje, że po majówce nie będziemy już wracały do szkoły. Ale dlaczego? Nie wiem, bo tak sobie uważam. A wiesz, że 3 dni też są wolne? Jak to? Srak to, Cornelia, wiesz czemu? No a czemu? No bo jest egzamin ósmoklasisty, powinnaś wiedzieć o tym, co się tam dzieje. A co się robi w egzaminu ósmoklasisty? No kobieto, ty... Jezus Maria. Kobieto, przecież jest wolne, tak? Znowu. W maju dopiero. Aha, okej, już. Myślałam, że my normalnie idziemy do szkoły. Nie, no co ty pieprzysz, Cornelia? Przecież oczywiście, że nie. Takie są zasady szkolne, wiesz o co chodzi? No właśnie wiem. Tak jak podaje Wikipedia, Cornelia, słuchaj, co się do ciebie mówi w końcu. Dobra, dobra, już będę słuchać. Mam nadzieję, Cornelia, bo jak nie będziesz słuchać, to dostaniesz ode mnie w mordę. Rozumiesz? Tak, tak, rozumiem, przepraszam. Ty nie musisz przepraszać, ty masz wiedzieć, o co chodzi, do cholery, dobra? Dobra, spoko, nie drzyj się. Jak tam chcesz. Ej, ale fajnie, że jest ostatni dzień przed majówką, co nie, dziewczyny? No oczywiście, Lena, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Ej, Patrycja, jak myślisz? Co my będziemy robiły w maju? Nie wiem, wyjeżdżały do akwaparku? Ty, no zajebisty pomysł. Szkoda, że ja nie wpadłam na to wcześniej. Muszę się ich zapytać, poczekaj. Dziewczyny? Co Agata? Tak sobie pomyślałam, czy może w majówkę pojedziemy do akwaparku? No, też tak myślałam, Agata. A co? Powiedziałaś to Patrycji? Tak, zapytałam jej się, czy możemy jechać w majówkę do akwaparku, jak w ogóle przyjadą gogle. I daj nam znać, czy przyjechały te gogle, Edyta. No spoko, ale muszę je najpierw zamówić, jak zanim będzie majówka, to chyba gogle będą już w majówkę. A na co czekałaś w ogóle, Edyta, na majówkę? To dlatego ich nie zamówiłaś, ty gogli? Tak, tak, to właśnie o to chodziło. Czekałam tak bardzo długo na majówkę, żeby zamówić gogle. Tak myślałam, Edyta, tak myślałam. Myślałam, że będziemy jechały przed majówką, a tu się nagle okazało, że będziemy jechały w majówkę. Ale nie wiadomo, czy matka Sabiny się na pewno zgodzi. Spokojna głowa, dziewczyny. Ja zamówię te gogle i ciekawe, jak będą wyglądały. No dobra, ale błagam, Sabina, proszę cię, wybierz jakieś różowe, tylko proszę, kup 12 sztuk, jak w ogóle będą, na Allegro. Nie, no, ja widziałam wczoraj w necie, wczoraj wieczorem, że te gogle, co mają 12 sztuk, to wyglądają jakieś gówno, jakby ze stodoły wyszły te okulary. Naprawdę, ja muszę to zobaczyć, ej, masz może jakiś telefon? No nie wiem, ja poprowadzę widzów, gdzie jest telefon. Chodźcie ze mną, widzowie. Chodźcie ze mną, widzowie, idziemy po mój telefon i niedługo wracam do dziewczyn. Dobra, tu jest mój telefon. Idziemy z tym telefonikiem. Dobra, dziewczyny, mam telefon, to teraz tak. Pokażę wam, jak wygląda te okulary 12 sztuk. No to dawaj, Sabina, na co ty czekasz? No, klaski. No nie, Edyta. Patrzcie. Te gogle kosztują 30 zyla. O, to tanio, a gdzie to znalazłaś? Co? Pytam się, gdzie to znalazłaś? Znalazłam to na Allegro. Weszłam po prostu w tę stronę i patrzę. 30 zyla kosztują, nie? Tak sobie pomyślałam, czy może jutro je zamówię. A wiesz, że jutro jest sobota, ale zajebiście, nie Sabina? Będziemy cały dzień jechały do akwaparku. No oczywiście, jakżeby inaczej. Spakujemy jakieś rzeczy, kupimy gogle i będzie z głowy. Ale zanim, jak będziemy miały te gogle, to chyba pójdziemy, jak przed akwaparkiem pójdziemy do
do tego basenu, to chyba musimy coś kupić na drogę, nie? Bo przecież umrzemy z głodu. Ale to nie teraz, ja jutro je zamówię, nie? No dobra, spoko, to jutro w sobotę zamów. Mam nadzieję, ciekawe jak będą wyglądały te gogle. Ale zajebiście, nie Fiona? Będziemy miały 12 gogli. No, bardzo fajnie, Edyta. Ciekawe, czemu jeszcze Sabina nie zamówiła. Może było to chyba... Bo może czekała na majówkę tak bardzo. Nie, Sabina? Ty lubisz majówki zawsze. Co rok. No oczywiście, Edyta, jakżeby inaczej. Ej, Felina. Co, Lena? Będziesz moją bzyzy, Felina? Jasne, Lena, czemu nie? Ok, Felina. Ok, Lena. Ej, Cornelia. Co, Aurora? Będziesz moją bzyzy, Cornelia? Jasne, Aurora, czemu nie? Ok, Cornelia. Ok, Aurora. Ej, ciekawe, czy można ty kupić te gogle, nie? No, w sumie, jak chcesz, to możesz kupić teraz. No dobra, no to kupię, ale jak będę w domu, dobra? Bo musimy iść do szkoły. Ej, a może opuścimy tą szkołę? Weź, przestań. Przecież nie będziemy chodziły do szkoły. Oj, no Laura, no przecież powiedziałeś, że trzeba. No, to znaczy, no Cornelia. Cornelia! Co, Sabina? Idziemy dzisiaj do szkoły, czy ci się nie... Czy nam się nie chce? Odpuścimy sobie, bo i tak mamy weekend. Znaczy, no, nie wiadomo, czy idziemy do szkoły. No dobra, Sabina, jak chcesz. Może jeden raz spróbujemy chociaż. No dobra. Cieszę się, że możemy iść do szkoły. A co tam ciekawego jest w tej szkole? No właśnie. Daj spokój, Sabina. Przecież i tak nie chodzimy do szkoły już chyba rok. Jak chyba rok? Edyta, przecież musimy nadrobić trochę... No, już nadrobić trochę zaległości. Poza tym to chyba jeszcze kartkóweczki zostały, nie? A przecież nie mamy żadnej kartkówki zapowiedzianej. No właśnie, Edyta. No właśnie, Sabina, przecież powinnaś wiedzieć. Przecież powinnaś wiedzieć, że nie mamy żadnych kartkówek. Już napisaliśmy to chyba w jeden dzień, do cholery. Właśnie wiem, Fiona, ale no wiesz, tak sobie pomyślałam, czy ostatnio słyszeliście, że jest kartkówka z polskiego? No chyba ty sobie jaja robisz. Przecież nie ma żadnej kartkówki. No tylko żartowałam, Nadia, co ty, na żartach się nie zna. Znam się i to bardzo, ale śmieszne. No właśnie, nie wiem, przepraszam. Nie, no ty nie musisz przepraszać, ale ty nie musisz nas tak nabierać, do cholery. Bo wiesz, jakie to jest jakieś obraźliwe, albo tam gówniane? No jak tam wolicie, dobra. Kupuję te gogle po południu, dzisiaj po południu, o jakiejś tam godzinie, nie wiadomo. Dobra, mniejsza z tym. Ale i tak te gówno wygląda, jakby wyszły ze stodoły te oksy. Weź przestań pieprzyć, Nadia. Tak jakie kupię gogle, takie będą wyglądały. No spoko, jak sobie życzysz. Dobra, chowam ten telefon, bo naprawdę łeb mi pęknie od tego telefonu. Bo mam uzależnienie. Serio masz uzależnienie? No zależy, jak całymi godzinami spędzam czas przed telefonem, co nie? Zależy, jak baba od polskiego albo tam od wszystkich przedmiotów będzie zwracała mi uwagę co każdą lekcję. Znaczy, no nie chodzi tylko o szkołę, ale ewentualnie może być tak, że na przerwach, że nie wolno używać... że nie wolno używać przedmiotów elektronicznych. Wiesz, o co mi chodzi, Nadia? Właśnie wiem. Ej, dziewczyny, a słyszałyście, że prawdopodobnie ma być jakiś sprawdzian matmy? Co ty? Oszalałaś, Aurora? Przecież żadnych sprawdzianów nie ma, do cholery. No wiem, ale no przed majówką powinno być jakoś. Przed majówką nie ma, kobieto. Zrozum, mamy luzik. Dawaj, Piona. No spoko. Dzięki. Nie ma za co, Cornelia. Ależ proszę bardzo, Aurora. Na mnie możesz zawsze liczyć. Tak samo jak dziewczyny. Ej, a nie mogę się doczekać, jak te oksy będą wyglądały do pływania. Ciekawe, nie gorsze jak jakieś gówno, co nie, Agata. Bo one wyglądają jakby ktoś posmarował własnym gównem na ścianie. Co ty gadasz, Patrycja? Przecież to nie wygląda jak rzadkie gówno na ścianie. Weź przestań gadać, bo naprawdę przestaniemy się już lubić. Dobra, spoko. Jak sama sobie życzysz. Ej, a w ogóle Patrycja, słyszałaś, że Sabina kupi dzisiaj po południu te okulary 12 sztuk? No słyszałam i co? No nic, tylko chciałam ci powiedzieć jedno, że będziesz moją Patrycja? Jasne, Agata, czemu nie? Ok, Patrycja, ok, Agata. Ej, w ogóle zanim pójdziemy do szkoły, to chciałam ci coś powiedzieć. Co takiego, Agata? Co takiego, Agata, chcesz mi powiedzieć? Tylko proszę... Nie, tego. Proszę cię, nie zrób tego umyślnie, nie zrób tego specjalnie, że zniszczysz to wszystko, że coś złego powiesz. Nie no, Patrycja, co ty gada? Oczywiście, że nie.
Jakby mogła zdradzić moją najlepszą przyjaciółkę, jaką mam. No właśnie wiem, Agata, wiem. Dobra, mów, co chcesz mi powiedzieć, bo naprawdę musimy już iść do tej szkoły. Wiesz, kocham cię, ale wiesz co? Ciekawe, jak będą te wyglądały te gogle. Mam nadzieję, że nie jakieś gówno. Dobra, Agata, było minęło, tak? No wiem. Wiem, że cię lubię, ale ja też cię lubię, nie? Tak, wiem. W ogóle zanim pójdziemy, to chciałam cię coś zapytać. No, słucham, Patrycja. Będziesz moją BFF, Agata? Jasne, Patrycja, czemu nie? Ok, Agata. Ok, Patrycja. Dobra, dziewczyny, nie marnujmy czasu, tylko chodźmy do szkoły. No spoko, Aurora. Jak tam chcesz. Dla mnie to nie ma różnicy. Chodź, Patrycja, idziemy. Ciekawe, czy nikt nie zdezamowalał kibla w szkole. No, ciekawe, nie? Bo jakby rozwalili kibel w szkole, to by wiesz, co się stało. Poszłybyśmy do dyrektora. Dokładnie. Dziewczyny, czekajcie na nas! Właśnie, my nie nadążamy za wami. No właśnie. Chodź, Nada, idziemy do szkoły. No dobra, Sabina. Idziemy do szkoły. Chciałam się o coś zapytać. Później się zapytasz. Idziemy teraz do szkoły, Nadia. No dobra, Aurora, jak tam wolisz. W szkole. Dziewczyny, chodźcie, idziemy do szkoły. Dobra, Sabina, ty się nie drzesz, przecież wiemy, że idziemy, tak? No wiem, przepraszam. Przepraszam, Sabina, przepraszam. No właśnie, Nadia, no... Tylko żebyśmy się nie zorientowały, że babka od jakichś tam przedmiotów na nas będzie darła ryja. No dobra, Sabina, już nie będę. Mam nadzieję, Nadia. Bo znowu tak... Bo jeśli teraz będziesz darła mordę na cały korytarz, to pójdziemy z tym do dyrektora. Naprawdę, proszę cię. No dobra, już nie będę. Mam nadzieję, że nie będziesz, ale tylko ci upominam, wiesz o co chodzi. Tak, tak, wiem. No. Dawaj, pionę. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką, Nadia. Właśnie wiem, ty też, Sabina. No. I elegancko. Ej, Agata, chodź tu. Ty, widzisz to? Co? Mamy ponumerowane szafki, jak my jesteśmy w kolejności, ale zajebiście, nie? Ty, no faktycznie. Ej, dziewczyny. Co, Patrycja? Widzisz te szafki? Tak, widzę. I co? No to oznacza, że wyglądało, jakby jesteśmy ustawione w kolejności. Ty, no faktycznie, dziewczyny, popatrzcie. What the hell? Ty, Lena, patrz. Co, Felina? Te szafki wyglądają, jakbyśmy ustawiły się w odpowiedniej kolejności. Nie uważasz? Tak, uważam, że trochę wygląda, jakbyśmy ustawiły się w kolejności. W odpowiedniej. No. A poza tym to wygląda jak, no, jak korytarz. Co nie, Lena? Oczywiście, Felina. Będziesz moją BFF, Lena? Jasne, Felina, czemu nie? Ok, Lena. Ok, Felina. Dziewczyny, chodźcie na lekcję, bo chyba dzwonek już był. A co dopiero dzwonka nie było do cholery? No właśnie, Antonin. Musisz usłyszeć, kiedy będzie dzwonek cholerny. No dobra. Jak same chcecie, ale to dla mnie nie ma opcji. Nigdy przenik. Kiedy będzie dzwonek? Na razie jeszcze nie było, Patrycja. Spokojnie, wytrzymasz jeszcze. Prawdopodobnie chyba już go nie było, to chyba musi teraz zadzwonić. Dokładnie tak, Patrycja. Zgadzam się z tobą. Z tobą też, Agata. Na ciebie zawsze można liczyć. Dokładnie, Patrycja, dokładnie. Dobra, dziewczyny, chyba dzwonek już był, czyli to znaczy, że mamy iść na lekcję. Dokładnie. No to chodźmy, na co my czekamy? No dobra, Antonina, jak tam chcesz. Chodź, Edyta, idziemy na lekcję. Dobra, spoko. A w ogóle będziesz moją Fiona, bo cię lubię. Jasne, Edyta, czemu nie? Ja ciebie też lubię jak coś. O, dzięki, nie ma za co. Ok, Fiona. Ok, Edyta. Dobra, dziewczyny, chodźmy, idziemy. No dobra, Sabina. Dobra, Nadia, idziemy. Bo przecież oczywiście to ja, Sabina, jestem, nie ty. Bo ty jesteś Nadia, tak? No, jestem Nadia, ty? No ja Sabina. No właśnie, no. To nie myl się z naszymi imionami. Spoko. Ej, zaczekajcie na mnie! A przecież my czekamy, Patrycja. Przecież nie będziemy tak szybko biegły do Jasnej Anielki. Dokładnie. Ale tylko mówię, wiecie o co chodzi. No tak, tak, wiemy. Na lekcjach. No i ciekawie, gdzie te uczennice? Już powinny tutaj dawno być. Dzień dobry. Dzień dobry. Sabina, chodź. Już idę. Ciekawe, ile z ławek.
6 ławek do cholery, przecież nas jest 12. A już dobra, nieważne. Dobra, tu będzie Fiona siedziała. Ej, Edyta, zamienimy się. No dobra, jak chcesz. Dzięki, nie ma za co. Ej, Laura, chodź. Ej, czy ta babka nie wygląda jak Basia? Jaka Basia, co masz na myśli? Nasza koleżanka. Przecież jej tu dawno nie widziałyśmy. A poza tym, to nie wygląda jak Basia. Przecież właśnie, przecież to wygląda jak matka Basi. Co ty pieprzysz za głupoty? Dobra, nieważne, bo lekcja się zaczęła. Czekaj na mnie, Cornelia. Dobra, spoko, Aurora, już będę na ciebie czekała. Ej, ta babka wygląda jakby ze stodoły wyszła. Widziałaś? No widziałam, jak chodziłam od razu do klasy, to już widziałam, że ta babka wygląda jakby ze stodoły wyszła. Ciszej, bo to usłyszę, dobra? Możemy szeptać, ale żeby tego nie słyszały dokładnie, nie? No oczywiście. O, idealnie! Ej, dziewczyny, wy to widziałyście? My się zmieściłyśmy we wszystkie. Wszystkie 12 się zmieściły w 6 ławek, ale zajebiście. No, ej! Ej, serio się zmieściły? A serio, a myślałam, że się nie zmieściły, zmieściłyśmy w tej sali. Już myślałam, że... No, zmieściłyśmy się, ale zajebioza, nie? No! Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry! Ej, Agata, co Patrycja? Ale zajebista ta klasa, nie? No oczywiście. I w ogóle jaka zajebista sala, widzisz? Właśnie widzę. Właśnie to sam powiedziałam, ale powiedziałam, że klasa, nie? A ty sala. No właśnie wiem. Jak fajnie to wygląda! Ej, dziewczyny, podoba mi się tu. No mi też się podoba, Agata. Ej, a Patrycja, a tobie też ci się tutaj podoba? No oczywiście, fajna, to jest zajebiście. Właśnie wiem. Dobrze, dzieci, zapiszcie temat. Proszę pani. Tak, słucham, Edyta. Najpierw muszę sprawdzić... Czy pani najpierw musi sprawdzić listę... musi najpierw sprawdzić, jak zawsze na początku lekcji, listę obecności? Oczywiście, moja droga. Sprawdzę listę obecności. Patrycja. Jestem. Agata. Jestem. Cornelia. Tutaj. Mówi się obecna, albo jestem. No to jestem, no proszę pani. Dobrze. Aurora. Jestem. No dobra, kogo my mamy teraz? Antonina. Jestem. Laura. Jestem. Felina. Obecna. Lena. Jestem. Fiona. Tutaj. Mówi się jestem albo obecna. Już mówiłam to Corneli albo tam komuś tam. No to obecna, proszę pani, jestem. No dobra. Edyta. Tutaj. Znaczy no jestem, jestem. Dobra. Nadia. Jestem. Już myślałam, że chciałaś powiedzieć, że tutaj. Nie, no proszę pani, oczywiście, że nie. Ja nie będę oszukać szkoły przed powiedzeniem tutaj. No dobra, spoko. Sabina? Obecna. Dobra. Wszystkie 12 są. I 6 ławek są. Proszę pani? Tak, słucham, Laura. A ta sala wygląda fajnie, nie? Bo to jest 6 ławek i my się we 12 zmieściłyśmy. Ale fajnie, nie? Zajebiście. No, tak, 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 Laura. Ale pamiętaj, że nie można przeklinać na lekcji. Dobra, będziemy szeptały. No spoko, jak wy tam chcecie. Aurora. Ej, Aurora. No co, Cornelia? Mogę iść do toalety? Ale zapytaj się pani. Dobra. Proszę pani. Tak, słucham. Mogę iść do kibla? Nie do kibla, tylko do toalety, Cornelia. No to mogę do toalety? Tak, możesz, ale wróć szybko, proszę cię. Aurora, przepuść mnie. Proszę pani, ja też mogę do kibla? A w ogóle chcesz w ogóle? Chcesz iść do toalety? Nie, no właśnie, no to Cornelia idzie, nie ty. Ciekawe, gdzie Cornelia poszła? Ona poszła do kibla pewnie. No, ciekawe, czy nie ma zepsutego przypadkowo, bo jak będzie miała zepsuty kibel, to wróci do klasy. No, mam nadzieję, że to się nie zjawi, bo najczęściej chłopacy to zawsze demolizują kibel. Właśnie wiem. Dobra. Ja muszę szybko do toalety. A czemu jest męska, jak nie ma mężczyzn? No dobra. Jak w ogóle przyjdą nasi nowi koledzy, no to chyba będą przynajmniej. Dobra, wchodzę do tego kibla i nie muszę marnować czasu. Dobrze, dzieci, zapiszcie temat. Pole trójkąta. Czy ta baba uczy matmy? Serio?
I ciekawe, jak będzie trójkąt wyglądał. Czy tam jakieś gówno? Pewnie nie, ale no, muszę się zapytać pani. Proszę pani? Tak, słucham, Agata. Czy pani uczy matematyki przypadkowo? Bo jakoś nie zauważyłam. Nie uczę matmy, uczę matmy, ale wszystkich przedmiotów uczę. To dlaczego pani nie uczy biologii? Oj, Patrycja, proszę cię. Przecież ja biologię uczę, tak? Czyli pani wszystkich przedmiotów uczy? What the hell? Przecież każdy ma swój przedmiot. Właśnie wiem. No dobra. Jak pani chce, ale dobra. Jestem. Już, Kornoja, szybko z kibla wróciłaś? No tak, a co, Agata? Nic, tylko tak się pytam. Ej, ona szybko wróciła, nie? No oczywiście. Jak, ile ty tam godzin siedziałaś? No jak to, ile? No chyba, no przecież 30 minut tam siedziałam. Nie, no co ty gadasz? No naprawdę. Kornelia, siadaj do ławki i nie rozmawiaj. Aurora, przesuń się. Dzięki. Ej, proszę pani. Tak, słucham. Czego pani uczy? O Jezus Maria, Sabina, uczę historii, biologii, wszystkiego uczę. Ale jaja. Babka od wszystkich przedmiotów uczy wszystkie przedmioty. No właśnie tej, ale jaja, nie? No, masakra tej. O czym wy mówicie? Zamknijcie jadaczkę, bo inaczej uwagi wpisuję. No dobra, proszę pani, już nie będziemy gadały na lekcjach. Tak, obiecujemy. Jeszcze jedno ostrzeżenie i wylatujecie stąd. Dopóki was nie usłyszę. Ale ta babka jest ostra. Serio. No naprawdę. Dziewczynę możecie nie szeptać, bo inaczej wpiszę uwagi. No dobra, proszę pani, już nie będziemy szeptały, tylko po prostu mówię Edycie, jak pani wygląda. Na pewno. Tylko mnie nie pieprz o jakichś innych głupotach, Fiona. No dobra, spoko. Ej, Patrycja. Co, Agata? Musimy się zapytać. Zamknij się, bo jest lekcja. Dobra, ale się zapytam po przerwie. Zaczynam po lekcji. Dobra, dobra, jak chcesz. Ale jest lekcja, obiecujesz? Tak, tak, obiecuję ci. No właśnie, bądź cicho najlepiej. Bo babka nas usłyszy. Dobra. Dobra, dobra, spoko. Już nie będę ci mówić, co mam robić. Okej, spoko. Patrycja, Agata, słyszałam to. Ale my nie szeptemy, proszę pani. My tylko sobie rozmawiamy do siebie tak po cichu. Myślę, Patrycja, myślę. Ej, nie zauważyła nas. No nie zauważyła. Bo jakbyśmy gadały głośno, no to by uwagi nie wpisała babka. No właśnie wiem. A w ogóle, ej, co po lekcjach robimy? Może idziemy do sklepiku szkolnego? Zwariowałaś, kretyn? Co dopiero przyniosłeś się do nowej szkoły, bo tamtej było jakieś gówniane, ale była brokatowa podłoga, pamiętasz? No pamiętam. A najgorsze było to, jak nie było tego, jak był ten, jak w tej szkole nie ma sklepiku szkolnego, to się zdenerwuję. No dobra, Agata, już nie pitol, bo naprawdę lekcja się zaczęła. Ty mówisz, że to chyba już od 2 godzin. No, ale żebyś wiedziała, nie? No właśnie wiem, no. Ale tylko ci mówię, jak jest, nie? No oczywiście, Patrycja, oczywiście. Zamknijcie się, ja prowadzę lekcję. Dobrze, proszę pani, już nie będziemy. Nie będziemy. Dobrze, wyciągnijcie karteczki i piszemy kartkówkę. No to jesteśmy w dupie. Dokładnie. A serio, pani, będziemy musiały wyciągać te karteczki, bo już tego nie rozumiem. Czy będzie pani robiła kartkówki, czy będziemy robiły co? Cholery. Ja już tego nie rozumiem. A ty, Laura? Nie, no normalnie fest ciur. Co się stało, Laura? Mam ci wpisać uwagę za przekleństwo jeszcze jedne? Nie, proszę pani, ale chodzi o to, że nie może pani robić kartkówek przed majówkę. Bo my w majówce mamy wolne. Dokładnie. To jest jakieś gówno. Przecież przed majówką nie powinno być jakichś sprawdzianów, albo tam jakichś głupich kartkówek cholernych. Właśnie, proszę pani, to się robi, to już się robi chyba nie fair. Dobra, Kornelia, cicho bądź, bo ci wpiszę uwagę. Dobra, proszę pani, już nie będę. Nie, dobra, tylko dobrze, jak już. Zwracaj się jak normalny uczeń, Kornelia. No dobra, proszę pani, już nie wiem. Powiedziałam coś przed chwilą i nadal mówisz to samo. Dobrze, proszę pani, no Jezus Maria, Chryste Panie. Już nie będę. Mam nadzieję. Bo jeszcze raz cię usłyszę i pójdziesz do dyrektora. Za jeszcze jedno przekleństwo.
Dobrze, proszę pani, już nie będę. Mam nadzieję, poprawisz się. Tak, tak, poprawi się. No. Nie musisz zdrzeć mordy, bo dyrektorzy, nauczyciele co słyszą. Dobrze. No, i się popraw w końcu, bo ty naprawdę jesteś gadatliwa na każdą lekcję. Dobra, zapisany temat? Zapisany. Dobra, wpisz sobie w dziennik. Kurde. Dobra, kogo nie ma z szóstej klasy? Klaudii? A serio, Klaudii jest z szóstej klasy? No właśnie, nie wiem, Aurora. Zapytaj się pani. Proszę pani? Tak, słucham, Aurora. Czy Klaudia jest z szóstej klasy? Czy z siódmej, bo już nie wiem. Kochaniutka! Ona jest z szóstej klasy. Cholera jasna, jak ona mnie nazwała. Kochaniutka cię nazwała. Kochaniutka, kochaniutka. Zamknij się, Laura. Dobra, dobra, Aurora. Bo inaczej pani wpisze uwagi, wiesz o tym. Właśnie wiem. To potem po lekcjach nam powiesz, dobra? Jak będziemy wracały ze szkoły. Dobra, spoko, niech ci będzie. Dobra, i przy okazji zamkniemy te jadaczki, bo pani nas zauważy. Dobra, spoko. Dobrze, dzieci, ja już po prostu nie wytrzymam. Koniec lekcji, dziękuję, do widzenia. Widzimy się po majówce. I po majówce zrobimy, obejrzymy sobie film. Jaki to film będzie? Nie wiadomo, Aurora, nie wiadomo, tak? Muszę pomyśleć w majówkę, jaki film by to puścić. Może Tomka Sawyera? A czy niedawno omawiałyśmy z tego lekturę, proszę pani? Jakoś nie kojarzę, ale może zobaczymy. Dobra, spieprzamy z tej klasy, bo naprawdę już się tutaj nudno robi. Co nie, Edyta? O, oczywiście, Fiona. Dobrze, dobrze, dzieci, macie już przerwę, więc wychodźcie na korytarz i widzimy się po majówce i obejrzymy sobie po majówce w jakiś film. Jej, udało się, jesteśmy wolne. Tak, ja uwielbiam wolne, ja uwielbiam majówkę, dziewczyny. W ogóle zajebisty dzień w moim życiu. Dobra, dziewczyny, wychodzimy z tej klasy, bo już się tutaj nudno robiło. Dobra, chodź, Agata, idziemy stąd. Dobra, Lena, musimy wyjść, bo koniec lekcji jest, więc chodź. Ale jaja, tylko jedna lekcja i do domu. Antonina, chodź. Już idę. Chodź, Kornelia, musimy iść do domu. Dobra. Chodź, Nadia, idziemy. Już idę, Sabina, czekaj na mnie. Czekaj na mnie, Edyta. Już czeka na ciebie, Fiona, no. W takim razie ja też idę do domu. I zamknę ten komputer w końcu. Weź się zamknij! Dobra, komputer się zamknął, więc muszę go zamknąć. Ale nie chcę się zamknąć, więc zostawię go otwartego ewentualnie. Bo i tak się nie chce zamknąć. Dobra, idę do domu. Ej, Kornelia, w ogóle chciałam cię coś zapytać. No, słucham, Nadia. Co tak długo robiłaś w tym kiblu? I właśnie nie wiem, bo umyłam ręce, a co? Ty chyba siedziałaś tam 30 minut. No właśnie tak. Tak samo Agata powiedziała. No właśnie wiem. A teraz chodźcie, idziemy do domu. Ej, czekajcie na nas. Dobra, dobra, już czekamy. Nie musicie się drzeć. Ale fajnie. Był już ostatni dzień i teraz majówka. No, dokładnie. A wiesz, że majówka jest za 3 dni, bo jeszcze jest jutro sobota i niedziela. Właśnie wiem. Ale zajebiście, nie, dziewczyny. Będzie majówka ileś dni i będzie kolejny dzień wolnego w 3 dniach, czyli będzie egzamin ósmoklasisty. Wiecie, o co chodzi? Tak, wiemy. Już nam to mówiłaś, ty tam, kto tam inny mówił. Idziemy do chaty teraz. Dokładnie, nie marnować czasu, tylko chodźcie do tej chałupy. I widzimy się kiedy? Jutro albo tam kiedyś? Nie wiem. Jutro czy dzisiaj też? Nie wiem. Aha, obiecałam, muszę wam obiecać, że kupię te gogle po południu. No spoko, Sabina, jak tam chcesz. Okej. Okay. Czy muszę się do nas tutaj zamówić i mam nadzieję, że jutro przyjedą. Jak nie, to trudno. No cóż by poradzić, Sabina? Idziemy do domu i nie marnujemy czasu. Dobra, spoko.